dzisiejszym spotkaniu ze Słowem Bożym chciałbym zaprosić Was do medytacji drugiej księgi królewskiej, a więc wracamy do Starego Testamentu, do opowieści, którą myślę, że dobrze znamy, ale nie do końca, bo znamy historię Syryjczyka Naamana, który został uzdrowiony z trądu. Pamiętamy, Elizeusz uzdrawia tego człowieka, który przybywa do niego. Wódz wojska króla Aramu, Naaman, przychodzi, jest chory na trąd i słyszy o tym, że jest w Izraelu prorok. Przybywa do niego, wyznaje wiarę w Boga i zostaje uzdrowiony. Tą historię przywołuje Jezus, gdy pokazuje niewiarę Izraela. Mówi, że wiele było wdów w czasie suszy, ale żadna nie została jakoś w szczególny sposób w Izraelu zauważona, tylko właśnie wdowa z Sarepty Sydońskiej, a więc poganka. I wielu było trędowatych za czasów Elizeusza, ale żaden nie został uzdrowiony, tylko Syryjczyk Naaman. Czyli wiara niekoniecznie musi być tylko w narodzie żydowskim, ale także u pogan. I pewnie z Ewangelii, którą słyszymy w niedzielę, co jakiś czas, już w życiu słyszeliśmy ją kilka razy, Jezus przywołuje postać wdowy z Sarepty Sydońskiej, przywołuje z czasów Eliasza i przywołuje postać Naamana, Syryjczyka, z czasów Elizeusza. O Naamanie mówi 5 rozdział drugiej księgi królewskiej. I w kontekście tego, tej opowieści dobrze znanej, jest też wątek mniej znany, o którym dzisiaj chciałbym trochę opowiedzieć i zachęcić do takiej może trochę trudniejszej modlitwy Słowem Bożym. Warto sobie początek 5 rozdziału przeczytać, opowieść o Naamanie i dokładnie, szczegółowo przeczytać, zapamiętać, jak to się tam działo, co rzeczywiście zrobił ten Syryjczyk, w jaki sposób pokazał swoją wiarę w jedynego Boga i czym urzekł Elizeusza. Natomiast co ważne, on był dowódcą wojska, on przybył z całą świtą, przybył z bogactwami, aby na ewentualność tego, że Elizeusz nie będzie chciał mu pomóc, to żeby go trochę przekupić, a jak już został uzdrowiony, to mówi do niego: zechciej przyjąć dar od swego sługi. Natomiast to werset 15. A w wersecie 16 Elizeusz mówi: na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę. Uczynił ten dar, uzdrowił bezpłatnie, nie dla pieniędzy, dla chwały Boga. I to było ważne w życiu Elizeusza. Nie chciał za to pieniędzy. Nie robił tego dla swojej chwały czy dla swoich korzyści. Chciał być fair wobec Boga. Zrobił to w imię Boga. Takie jest jego powołanie. I to warto tą historię sobie przypomnieć. Natomiast kiedy Syryjczyk Naaman się oddala, to tym właśnie się dzisiaj chciałbym zająć. 20 werset nam o tym powie. Otóż Elizeusz mówi: idź w pokoju. Kiedy odszedł od niego szmat drogi, już cały ten orszak Naamana odsunął się, zdrowego Naamana odszedł w kierunku już wschodu. Gehazi, i o nim właśnie dzisiaj chcę opowiadać, Gehazi był sługą Elizeusza. Gehazi, sam sobie myśli, mówi do siebie, werset 20. Oto mój Pan oszczędził tego Aramejczyka Naamana i nie przyjmując od niego rzeczy, które przyniósł. Na życie Pana pobiegnę za nim i wezmę od niego cokolwiek. Pokazuje się takie serce nieczyste, serce chciwe. Mój Pan nie wziął nic, a przecież powinien. Uczynił taką dla Syryjczyka Naamana łaskę. Pomógł mu odzyskać zdrowie. Jeśli nie mój Pan, to ja może skorzystam. I pobiegł Gehazi za Naamanem. Kiedy Naaman ujrzał, że biegnie za nim, zeskoczył z wozu na jego spotkanie i powiedział: czy wszystko idzie dobrze? No i tutaj się zaczyna ciekawa historia naszego dzisiejszego bohatera. Otóż Gehazi mówi tak: wszystko dobrze, ale mój pan polecił mi powiedzieć tobie. Teraz oto przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z góry Efraima, synowie proroccy. Mam gości w domu, dwójkę. Daj mi proszę jeden talent srebra
i dwa ubrania dla tych moich gości mojego pana. Odpowiedział Naaman: racz przyjąć dwa talenty srebra. Nalegał na niego, zawiązał dwa talenty srebra w dwóch workach, do tego dał dwa ubrania na zmianę i wręczył swoim sługom, którzy to nieśli przed Gehazim. No właśnie, dwaj słudzy, dlatego że dwa talenty srebra, talent to mniej więcej 30 kilo czy 30 parę kilogramów srebra, czyli jakieś 70 kilogramów srebra w dwóch workach, plus dwie piękne, tkane, na pewno zacne, drogie suknie, dwa piękne ubrania, które no, bardzo ochoczo przekazał Naaman temu słudze. Problem tylko jest taki, że Elizeusz nie wysłał swojego sługi i o nic nie prosił. Więc Gehazi w imieniu swojego pana wie, że może na tym coś zyskać i decyduje się na kłamstwo. No, co mógł pomyśleć Naaman? Naaman myśli, no, Elizeusz przemyślał sprawę, wiedział, ile mam dla niego darów, przemyślał sprawę, ja już odjechałem, wysyła więc sługę, no i mówi, taka się nadarzyła okazja, potrzebuję trochę kasy, potrzebuję tych ubrań, więc jakbyś jednak mógł coś mi tam dać, no to daj. Więc ten się nie zdziwił, o nic nie pytał, po prostu dał, a że był wdzięczny, bo był uzdrowiony, przewidywał dużo większe wydatki w tym przedziale, więc jakby dał nawet nie jeden, tylko dwa talenty, czyli był gotowy dać więcej, no bo chciał się odwdzięczyć za tą łaskę, którą otrzymał. Więc tutaj nie było z jego strony żadnych wątpliwości czy zastrzeżeń i daje jeszcze więcej niż ten prosił. Przyszedł do Ofelu, czyli do siedziby królewskiej. Gehazi odebrał te rzeczy z rąk sług, złożył w swoim domu, odprawił tych służących, którzy odeszli do swojego pana, do Naamana, dołączyli do jego orszaku, do jego karawany i oddalili się. Więc udało się, zarobił, ukrył sobie głęboko w swoim sejfie, w swoim domu i myśli, że wszystko jest w porządku. Na to poszedł i stawił się przed swoim panem, a Elizeusz pyta go: skąd idziesz, Gehazi? On odparł: sługa twój nigdzie nie chodził. Nigdzie nie byłem, nie ja, gdzie tam, nigdzie nie byłem. On powiedział do niego: nie, nie, serce moje ci towarzyszyło, kiedy ktoś odwrócił się na wozie swoim na twoje spotkanie. Co to może znaczyć? Serce moje ci towarzyszyło. To znaczy, mówiłeś o mnie. W imię moje prosiłeś tego, który jechał na wozie i on się odwrócił, żeby cię zobaczyć i ty no, wycierałeś sobie usta moim imieniem. Elizeusz to wie, jest mężem Bożym. On ma jakąś szczególną taką łaskę tego, że zna wydarzenia, nawet te, w których nie bierze udziału, jest prorokiem. Czy teraz jest czas brać srebro? Konkretnie już mówi, wie, że ten wziął srebro. Aby nabywać sobie ubrania, drzewa, winnice, drobne i większe bydło, niewolników, niewolnice? Otóż trąd, który został oczyszczony z Naamana, przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa. I Gehazi oddalił się od niego, biały jak śnieg od trądu. Taka historia Gehaziego. Jest sentencja łacińska, pochodząca z Eneidy Wergiliusza z Księgi III. Auri sacra fames, przeklęta żądzo złota, czy przeklęty głodzie złota. Fames, głodzie, złota. A więc żądza, chciwość, która dzisiaj tutaj jest naszym tematem, to nie jest zachęta do takiej miłej modlitwy, ale może do rachunku sumienia. To znaczy, wiecie, Słowo Boże nas też powinno oczyszczać. Nasze intencje i też w świetle Słowa Bożego możemy patrzeć na swoje decyzje, na swoje motywacje, na to, co nas do czegoś pociąga. I warto by dzisiaj zastanowić się nad tym, może właśnie trochę jak rachunek sumienia, na ile ja jestem szczery i prawdziwy. Czy nie jest tak, że kombinuję?
w czym tak ostatnio zrobiłem, że kombinowałem. No, Gehazi okłamał Naamana. Powiedział mu, że jego pan go przysyła. Potem okłamał Elizeusza, mówiąc, że nigdzie nie wychodził. A wszystko po to, by mieć dla siebie. By zrobić coś, o czym tylko on wiedział. Jakby nikt na zewnątrz się o tym by nie dowiedział, bo on to ukrył w swoim domu, Elizeusz nic nie widział. No, Naaman też się jakoś nie skarżył Elizeuszowi, bo myślał, że to po prostu jest tak, jak trzeba. Na ile ja jestem takim kombinatorem, gdzie potrafię tak jakoś się oczy moje świecą dla skarbu, że potrafię robić rzeczy okrutne, żeby mieć dla siebie. To można odczytywać w różnych kontekstach mojego bycia uczciwym. Czy potrafię być człowiekiem uczciwym wobec jakiejś możliwości odliczenia sobie czegoś, niedopisania jakichś wydatków przy rocznym zeznaniu podatkowym, gdzieś tam ominięcia jakichś przepisów, tutaj coś wpiszemy, żeby nie wyszło, żeby oszczędzić, żeby nas nie policzyli. Taka nieuczciwość, która no, może nigdy nie wyjdzie na jaw, może wszystko będzie dobrze, ale jest nieuczciwością. Jeśli jesteś niewierny w małych nawet rzeczach, to i w wiernych, w wielkich możesz być nieuczciwy, powie Jezus. Taką postawę Jezus bardzo jednoznacznie w Ewangelii krytykuje i zwalcza. Możemy tak mieć, że na zewnątrz jest wszystko fajnie, ale gdzieś w środku, w przestrzeni, o której tylko my wiemy, potrafimy być tak bezczelni i tak źli, tak zepsuci. Zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w swojej chytrości, w chciwości, w takiej żądzy pieniądza, zdobywania dla siebie. Słowo Boże nas też od tego oczyszcza. Słowo Boże nas prowadzi do takiego życia w czystości serca, życia z sercem pięknym, z sercem prawdziwym, z sercem, które jest nierozdzielne. Nie można służyć Bogu i mamonie, nie można służyć Bogu i jednocześnie być człowiekiem chciwym. To, co robisz po cichu, w samotności, też jest w oczach Boga jasne. Nic się nie ukryje przed Bogiem. Jeśli jesteś nieuczciwy, to skończ z tym, bo skończysz jak ten sługa Gehazi, cały w trądzie, ukarany. Trąd jest takim znakiem kary. Także na przykład w historii Abrahama, w historii Mojżesza i Aarona i Miriam. O tym czytamy w Księdze Liczb w 12 rozdziale, w 10 wersecie. Jako karę Pan Bóg zsyła trąd. Karę za nieposłuszeństwo, karę za chciwość, za jakieś złorzeczenie. Jak tutaj się modlić tym tekstem? No, jest postać człowieka, który jest niedobry, ale który może być takim lustrem dla nas. Co zrobił Syryjczyk Naaman? Jak się zachował? Co zrobił Elizeusz? Czemu nie wziął tych pieniędzy? W jaki sposób wypełniał wolę Boga? Czemu Gehazi zrobił to, co zrobił? I czemu został ukarany? Czy tylko dlatego, że użył imienia Elizeusza? Czy może dlatego, że Elizeusz uważał, że to, co zrobił, absolutnie nie może być nagrodzone pieniędzmi? Dla jakich pobudek czynisz dobro? Zawsze dla takiej szlachetności i dla sprawy? Czy dla pełnego portfela? Portfela takiego przyjemności, portfela dobrego samopoczucia, żeby mi wszystko jakoś się udawało, żebym miał więcej, żebym był bardziej szanowany, zauważony, doceniony, pochwalony, żebym miał lepszą renomę, prestiż. Ta postać Gehaziego może być takim wyrzutem sumienia, ale może być też okazją, żeby rzeczywiście siebie zmieniać. Warto tak na to spojrzeć. Warto próbować naprawiać to, co gdzieś tam się dzieje i nie być nieuczciwym. Warto być człowiekiem przyzwoitym, uczciwym w każdej przestrzeni.
nie można pochwalać tego, że ktoś tam kombinuje i przez to zaoszczędzi tam parę złotych wobec państwa, wobec prawa, wobec podatków i tak dalej. No, to nieuczciwość jest nieuczciwością, jest obrzydlistwem w oczach Boga. I tego dzisiaj mamy przykład w historii Gehaziego. Dziękuję wam za to spotkanie i zapraszam do tej modlitwy tym 5 rozdziałem 2 Księgi Królewskiej. Dziękuję wam za dobre słowo, za komentarz. Zachęcam do subskrypcji kanału Jaskinia Słowa. Też kliknijcie łapkę w górę, jeśli nagrania podobają wam się, udostępnijcie je swoim bliskim, swoim znajomym, a także jeśli możecie, zapraszam, proszę o pomoc, o wsparcie na serwisie zrzutka.pl. Link jest zawsze w opisie filmu. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Szczęść Boże!